Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Oto mój najnowszy nabytek, Lamborghini Gallardo Super Lagera, które właściwie kupiłem sobie ostatnio, wykorzystując punkty umiejętności, bo można sobie ten samochód zdobyć właśnie wykorzystując punkty umiejętności i można jeszcze zdobyć samochód Bentley Continental GT. Lambo sobie już przerobiłem, zrobiłem do klasy chyba S1. S1 wymaksowałem, dałem bardzo fajne felgi, już wam pokazuję jakie. Takie fajne jakby złote randy. No i taki środek troszeczkę. One są bardzo lekkie, te felgi. Mogłem zostawić też standardowe, no ale te są w porządku. Dzisiaj będziemy dalej szukać zaginionych samochodów. Kilka jest jeszcze do znalezienia i prawdopodobnie są to ostatnie samochody, jakie mam do odszukania. Mówiliśmy tutaj o jednym garażu, który... gdzieś on jest tutaj, no nie? W tym miejscu. Ja go znalazłem zupełnie przypadkowo. Okazuje się, że nie jest to garaż, który znalazłem wcześniej. Jest to jakiś dodatkowy garaż, który jest bardzo podobny, albo nawet taki sam, jak te, które znajdujemy, w których są ukryte samochody. W których są te zapomniane samochody, prawda? Więc on jest gdzieś tutaj, odszukałem go w ostatnim odcinku. I jak się okazuje, nie jest to odkryty przeze mnie już samochód. Może to będzie ostatni wóz, chociaż z tego co widzę, to mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery samochody do odszukania, a musimy tutaj popatrzeć, ile mi zostało do odnalezienia. Postęp, to chyba w postępie będzie. Oj, nie wiem dokładnie, w którym to miejscu jest, ale wejdziemy sobie do salonu, bo dzisiaj będziemy jeździć innym zupełnie samochodem niż to moje Gallardo. Przerobimy sobie trzykołowy samochód. Pisaliście mi o tym, żebym zrobił z niego potwora. Też jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, a myślę, że wśród nas tutaj ludzków nie ma zwolennika tego pojazdu, chociaż mógłby się zdarzyć. A zostało mi jeszcze raz, dwa, trzy, cztery samochody do znalezienia. Zobaczcie tutaj, nie? Tak więc te ostatnie niby samochody są do odnalezienia, a jeszcze jeden garaż jest nieodkryty i nie jest zaznaczony na mapie, więc będzie pewnie jakiś nowy samochód do odnalezienia, ale do tego pewnie dojdziemy albo będzie to w przyszłych aktualizacjach. Bierzmy się za tego trzykołowego gnoja. Chciałbym go zrobić bardziej na offroady, żeby było śmieszniej, dlatego że na offroadach jest więcej takich różnych wyskoków, a chciałbym nim polatać. O, GTA Spano też sobie zrobiłem, tylko zrobiłem mu napęd na 4 koła. Nie udało mi się fajnej konfiguracji jeszcze zrobić z napędem na tył. Ja nawet nie pamiętam, jak ten samochód się nazywa. O, jest tutaj. Nie pamiętam, jak się... Boże. Dobra, bierzmy go. Tutaj można zainstalować bodykit, prawdopodobnie. Mein Gott, ja nawet nie wiem, co to za marka jest. Dobra, to co, bawmy się. Zobaczmy Forza Vista, co my tu możemy zrobić? Tu jest jakaś maska. Ja nie wiem, tam silnik to chyba... Jesus. Top Gear wielokrotnie robił sobie jaja z tego auta. No klasyk. Ja nie wiem, co autor miał na myśli, robiąc przednie koło po środku samochodu. Przecież ten samochód jest mega wywrotny. O Boże. Dobra, zróbmy coś z tego. Nie, nie można mieć bodykitów. Aha, to chyba można to instalować poprzez te dodatkowe elementy. Nie ma, ej, jak to zainstalować? Przecież można było tu jakoś te... Zaraz ogarniemy. Nie no, przecież można było te wspomagające kółeczka jakoś tu instalować, chyba że to nie ten samochód. Nie wiem, co tutaj wziąć. Szkoda, że ta walizka nie jest z regulacją, to byśmy się jeszcze bardziej pośmiali. Statystyki są słabe, to jest chyba najniższa klasa tego samochodu. Ja najpierw go zrobię na koksa, a później będę się nim chyba ścigał normalnie w wyścigach, bo teraz jest taki event Forzatron. Trzeba się ścigać bardzo wolnymi samochodami, żeby coś tam wygrać. Nie wiem, czy brać tu spoiler. Wiecie, wezmę spoiler, bo może się okazać później, że będzie pod... O, patrz, jest jednak bodykit. Ja nie widziałem tam.
Ulepszenie, o jest, no i patrzcie, mamy takie ulepszenie bohaterów, mamy coś takiego, pyk, ale czy, patrzcie, no wychodzę sobie, tak, zainstalujemy, ale tam wychodziłem i tego botykitu chyba nie było. Nie ma tutaj ustawienia karoserii. To dziwne bardzo. Trzeba wejść w konwersję i dopiero tutaj mamy te dodatkowe kółeczka do zamontowania. No dobra. Ważne, że jest, to jest najważniejsze. Silnik, oh my god. 1 L4 Motorbike Engine. Nie wiem, co to za engine jest, ale jakiś tam jest. Mamy dużo lepsze przyspieszenie, plus 122 kW. I teraz możemy zainstalować dodatkowo jeszcze doładowanie, plus 28 kW. Teraz pewnie będziemy mogli zainstalować, niewiele więcej. Oh my god. Zobaczymy, co z tego da się zrobić. Coś czuję, że nie będzie to jakiś super szybki samochód. Ale jeszcze można go odciążyć. Ja nie wiem, co tu odciążać. Widzieliście, że to wnętrze jest bardzo skąpe. O, nie można tutaj zawieszenia zainstalować offroadowego. No szkoda trochę. Dobra, zrobimy, widzę, że tak za bardzo wymaksować to się go nie da. Zainstaluję tą kratę, żeby się tam trochę lepiej prowadził. No dobra, zobaczymy, co się da zrobić. Ciekawe, ile będzie jeździł. No na pewno 300 km to raczej nie osiągnie. Pyk. Instaluję wszystko po kolei sam, bo chcę zobaczyć, jakie tu ma opcje. Nie, są offroadowe opony. Tak, wezmę sobie offroadowe. Ja nie wiem, mam nadzieję, że ten samochód nie ma napędu naprzód. Chyba na tył. Dobra, patrzymy, czy się te opony poszerzają. No poszerzają się. Dajmy te środkowe, jakieś fajne felgi. Dajmy sobie, nie wiem, coś z jajem, no. Coś z jajem. I coś, żeby nie ważyło jakoś tam, wiecie, hardkorowo dużo. A tutaj mamy. Nie, no ta felga wygląda... Takie coś. O, tu mamy minus 5, BBS-kę. O, idealnie. tą felgę zainstalowałem do BM-ki. E36. Takiej driftowej. Ohohoho, fucking shit. Dobra, niech będzie. Mamy ospoilerowanie, mamy już wszystko zainstalowane. No niestety, klasa B 635 punktów to nie jest dużo, ale jest. 45 tysięcy kredytów. To jest gotówka, jakoby musiał wydać na tuning jakiegoś naprawdę hardkorowego samochodu. No dobra, bawimy się to bawimy. Kasy trochę mam, mój Drive Avatar też zarabia dużo pieniędzy, podczas gdy nawet mnie nie mam w grze. To jest fajne w tej Forzie, bo wszystko się tu dzieje samo. Nie trzeba się przejmować specjalnie tymi kredytami. Pytaliście się mnie, jak zarabiać kredyty. Ja sobie zrobiłem jakiś tuning. Ktoś go kupuje, 250 kredytów za to wpada, ale mój Drive Avatar codziennie zarabia gdzieś ponad 50 tysięcy kredytów, więc jak ja za każdym razem wbijam do gry, to patrzę, że on teraz przejechał 1118 wyścigów. Także mam te pieniądze, no nie? Nie przejmuję się tym specjalnie, że na coś mi zabraknie, albo też nie staram się zarabiać tej kasy, wiecie, tak na siłę. Tylko się po prostu bawia, ta kasa przychodzi jakoś sama. Wiecie co, ja bym tak z ciekawości tylko usunął te kółeczka śmieszne, te wspierające. I sprawdził, jak samochód będzie się zachowywał bez nich, dobra? Bo jestem ciekawy, czy też będzie się tak wywracał śmiesznie. Jak on brzmi! Dobra, wiecie co, najpierw trzeba tu trochę go dostosować. Wydaje mi się, że biegi są za długie. A tak, zdecydowanie za długie. 272 km na godzinę tu mamy tu w skali. Dusił się tam strasznie. Od 0 do 160 10 sekund. To dosyć dużo. Do 97 w 6 sekund. No nie jest to na pewno najszybszy samochód, jaki mam w garażu. A czemu nie możemy tu
Nie możemy tu ustawić pochylenia kół, bo mamy tylko jedno koło z przodu. No tak, teraz co do mnie doszło dopiero. Dyferencjał, ojej, ojej, to będzie nam driftować. Te kurde, tu jest i tak, tak mało mocy, że to nie ma co dostosowywać tego dziadostwa. Standardowo, jak to ja, zawsze zmniejszam ciśnienie, jeśli mam napęd na tył, w tylnych oponach. Dobra, wiecie co? Wyłączę radio na chwilę, żebyście mogli też ze mną posłuchać tego samochodu. Więc teoretycznie mamy tu włożony jakiś silnik od motocykla. Mamy z przodu te stabilizatory. Mamy 6 biegów. Mamy 200 na liczniku. Ten samochód naprawdę nie został zaprojektowany do takich prędkości. Wiecie, troszeczkę mam tak wyrzuty sumienia, że nie pokazałem wam tego samochodu z normalnym silnikiem, standardowym. Nie, bez... Ej, what the fuck? Czemu mi się usuwa automatycznie ta krata? Patrzcie, jakie dziwne. Przecież to nie powinno się usuwać. Gdzie my tu mamy? Nie, zobaczcie, ale jaja. Ze stelażem usuwa się automatycznie wewnętrzna krata. Dziwne, dziwne. A coś jeszcze się usuwa? Nie, no chyba nie, mam nadzieję, że nie. Dziwna sprawa. No, też jestem ciekawy, jak ten samochód brzmi na zwykłym silniku. Jak on w ogóle brzmi? Czy tak klekocze? Ile on suwowy w ogóle jest? Ech. Nieważne. Mamy teraz tuningowanego. Sprawdźmy, czy on jest wywrotny. Ej, wiecie co, ja chyba tak zostawię. Po cholerie mi ten stelaż, tak jest ciekawiej. Będą się działy dziwne rzeczy na tym odcinku, coś jak czy jestem autem. Jest mega wywrotny. Zobaczymy, jak będzie na zakrętach przy wyższych prędkościach. Wiadomo, że wtedy większe, większe siły działają. Mamy tu opony offroadowe. Będziemy jeździć po offroadzie, no bo jak będziemy szukać tych wszystkich samochodów, to wiadomka, że jak go buję. O Boże, nie mogę. Jedźmy na przełaj do pierwszego miejsca, gdzie będziemy szukać jakiegoś samochodu. Tak patrzę, że kurczę, ja tu zainstalowałem niskie zawieszenie, ale nie bez powodu. Kurczę, ten samochód obniżony wygląda spoko, ja bym go jeszcze trochę tutaj obniżył. Spróbujmy. Mam nadzieję, że będzie taka opcja. Kąt, stabilizatory, resory, przód, niskie... A kurczę, nie mogę. Nie mogę. Lipa trochę. Nie można, no przez to przednie koło głupie, ja tu już zainstalowałem naprawdę fajne amortyzatory, takie dosyć drogie, wiecie o co biega. Kąt, no to nic nie można zrobić, no z tym autem, nie można go dostosować. Dobra, jedziemy do celu. Jedziemy na przełaj. Włączamy sobie jakąś fajną muzyczkę. To jest Forza. Śmieliście się w ogóle w komentarzach, że taki samochód tu w Fordzie jest, że można się nim bawić. W sumie bez tego stelaża to chyba nawet śmiesznie. Śmieszniej jest niż zy, no nie? O kurde, o kurde. Mercedes się patrzy, what the fuck, co to jest? To jest ziomek super samochód, to jest moja strzała nowa. Dobra, pojedziemy kawałek asfaltem. O, jest wyskocznia! Powinienem zrobić takie zdjęcie w powietrzu i dać na miniaturkę. Teraz sobie jakieś zrobimy. O! Cyk po wodzie. W sumie ten samochód powinien być bardzo dobry do pokonywania wody, bo jest z przodu taki wyprofilowany. To jest taka, wiecie, łódka jakby, nie? Jakby w ogóle wywalić to, te koła i uszczelnić podwozie, to myślę, że by to była taka nawet całkiem niezła motorówka. Ojej. A jakbym go zrobił do driftu, myślę, że driftowanie tym samochodem byłoby bardzo dziwne. Znaczy, nie byłoby to trudne zrobić taki samochód. Chociaż myślę, że za mało moc ma. Musiałbym zainstalować standardowe opony. Zablokować dyferencjał. Myślę, że i tak by było ciężko tym driftem. 6 biegów. Masakra. Dobra, tutaj kawałek polecimy. Oho. I? Zrobimy sobie zdjęcie. O kurde, nie mogę. Po co nam ten stelaż, moi drodzy? Jest okej.
Nie no, tutaj nie widać się tak za bardzo tej wysokości, wiecie. Musiałbym zrobić zdjęcie na tle czegoś innego, żeby to fajnie wyglądało. Idziemy dalej, później coś jeszcze zrobimy na pewno. O kurde. Albo nie wiem, jak będziemy gdzieś tam w mieście wyskakiwać, to będzie fajne tło. Patrzcie, ile ja punktów tym gratem zdobywam. Nice. Idziemy na prze... kurde. Ja się chyba pościgam trochę tym samochodem na multiku. Już pewnie ktoś wpadł na ten pomysł. Na multiku ludzie się ścigają różnymi samochodami. Nieczęsto, no chyba, że najczęściej można spotkać samochody z Horizon Edition, no nie? Bo nimi się najłatwiej wygrywa. Ale ogólnie naprawdę duża, duża różnorodność jest w tych autach, bo wybór jest spory i wiecie, każdy może zrobić samochód tak jak chce. Okej, dobra. Tak, mamy sporo otwartej przestrzeni, są lasy. A wiadomo, tam gdzie są lasy, no właśnie, tam trzeba jechać. I tu jest bardzo gęsto. Tu jest coś... O, patrzcie, to jest... To jest bardzo prawdopodobne, że tu mamy nasz ukryty samochód. Chociaż... Chociaż... A jest! Proszę bardzo. Się buja podczas tego dojeżdżania do garażu. O kurde, co ja zrobiłem z tym samochodem? Właśnie, mogłem jeszcze jakieś malowanie zobaczyć, czy jest. Zaraz wejdziemy sobie i zobaczymy, czy są malowania. Ferrari? Jak widzę znaczek Ferrari. This isn't just any Ferrari. This is a 166. First car they ever won Le Mans with. The car that started it all. And the poor thing looks like it's been sandblasted. No dobra. Zrobiliśmy. Teraz musimy jechać kawałek dalej. Więc zajdźmy sobie jeszcze do salonu i zobaczmy te malowania. No i mamy projekty. Idealne, to pierwsze jest zajebiste. Popatrzymy, co jeszcze dalej jest. Coca-Cola. Jakie felgi. Oh my god. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Ze stelażem. Znaczy, nas interesuje tylko malowanie, bo ten stelaż i tak nie będzie się instalował. Batman. Pierwsze malowanie, najwyżej punktowane, najlepsze. O kurde. No na pewno to będzie pasowało fajnie na miniaturkę do tego filmiku. Bez kitu. Mamy tu dwa samochody. Fair Lady i coś jeszcze. Samochód z mafii. Cyk. Ej, czemu mi mojego nie zaliczył? Przecież ja mu chyba zdjęcia nie robiłem. A tak na marginesie. Patrzcie. Fajne zdjęcie do miniaturki. Hell yeah! Tak jak się chce mocniej skręcić przy wyższych prędkościach, no to oczywiście co się dzieje? To jest takie dziwne wprowadzenie tego samochodu, bo ma się wrażenie, jakby się... Nie wiem... Nie wiem jak to określić, no... Niczym takim w Forcie jeszcze nie jeździłem, co by się podobnie prowadziło, no zobaczcie na to, what the fuck. Ejejejeju. A może jeszcze zrobię jakieś takie zdjęcie, jak będę tak hardkorowo przechylony. Wiecie, tak na... W ogóle na boku będę jechał, Jezus. Moment, ja chyba kojarzę to miejsce. A nie, ja kojarzę to miejsce tutaj chyba. Albo to. Chyba to kojarzę tutaj i tu wiem, gdzie jest garaż, ale tutaj nie wiem, tu trzeba poszukać trochę. Będzie ciężko, bo widzicie, że jest tu sporo wzgórz. Tu nie ma tak, że na otwartej przestrzeni widzimy, gdzie jest lasek, tylko tu kuźwa, wszędzie jest lasek, to raz, a dwa, że no mamy dosyć dużą górkę. I kurde, nie wiem, czy ja tym wspaniałym samochodem tu podjadę, ale nie, jakoś udało się podjechać na razie. Strefa jest dosyć spora. Mam poważne obawy, czy znajdę tu dość sprawnie ten samochód, ale myślę, że powinniśmy zacząć szukać od szczytu. Nawet jeśli na szczycie nie będzie auta. No w ogóle jakie ładne widoki, nie wiedziałem, że tam jest takie pasmo gór. Wow, tam daleko. Myślę, że jak wejdziemy sobie na wzgórze, to mniej więcej zobaczymy, gdzie jest coś ciekawego. Tak więc najpierw sobie obadamy tą górkę, czy coś tutaj jest na szczycie. Bo tak też może być. A później pojedziemy w jakieś inne miejsce. No i standardowo wiemy, że samochody ukryte są w miejscach, gdzie
No, nie trafilibyśmy przypadkowo, więc nie ma tam nic na mapie. Nie. I trzeba właśnie w takich miejscach szukać, gdzie nie ma nic na mapie. I czego nie widać z drogi. Tu mamy dość gęsty lasek. Tak zauważyłem, że jak do tej pory wszystkie takie miejsca, gdzie znajdowały się garaże z ukrytymi samochodami, znajdowały się troszeczkę bliżej centrum tego okręgu. Ja jeżdżę tak po obrzeżach teraz, ale przyjechałem tu dlatego, że było tu bardzo gęsto, dużo lasu. O, nawet nie wiedziałem, że to jest dziwne. Te drzewa, zobaczcie, te drzewa, które teraz rozwaliłem, te palmy, nie wiem co to jest, jakieś paprocie wielkie, można rozwalić, a niektóre takie drzewka, nawet cieńsze, te można, te już nie. No, te są nie do rozwalenia. Tak czasami jak się jedzie szybko, ciężko jest odróżnić, które drzewko da się rozwalić, a które nie. No, ale to pewnie tam wraz z postępami, wiecie, tutaj w grze, jak się już nauczymy, jak w to dobrze grać, no to wtedy już nie będzie takiego problemu. Zawiesiłem się. O kurde. Nie mogę. No dobra, teraz jedziemy sobie tutaj na dół, z tej górki. Tu mamy blisko drogę. Myślę, że gdzieś po drugiej stronie może być nasz garaż. Tutaj nie ma, tu nie ma. Pisaliście mi, żebym schował głowę, żebyście widzieli mapkę. Okej. Coś tutaj jest. A jednak na obrzeżu, zobaczcie. Okej. Spoko, co tym razem? No, jestem ciekawy, co tu wyskoczy. Every day is like Christmas morning with you. It's a Jag. Oh yes, it's a Jag. Mark II, if I'm not mistaken. 3.8 liter engine, racing livery. But none of that matters, right? I mean, it's a Jag. You feel classy just standing near it. Okej. Okay. Zobaczymy, jak będzie wyglądał po odrestaurowaniu. No, jak teraz, nie podoba mi się za bardzo. Jedziemy dalej. Zostały nam jeszcze dwa auta do odnalezienia. Tu mamy... O, coś tutaj jest. No, ale to jest raczej za blisko drogi polnej, żebyśmy coś tu znaleźli dla nas odpowiedniego. Żebyśmy znaleźli nasz garaż. Ale jest 5000 XP. Całkiem nieźle. Mamy kolejny wheelspin dzięki temu, bo wbiłem nowy poziom dzięki tej tabliczce. Kurde, ten samochodzik. Nie da się nim jeździć tak normalnie. Naprawdę, to jest bardzo dziwne. Ja podejrzewam, że jak się przesiądę do normalnego samochodu jakiegoś, to będzie mi się jechało dziwnie po tym aucie. Okej, jest tu sporo lasu. Pobadajmy te drogi polne. To jeszcze chyba nie jest ta strefa, gdzie kiedyś odkryłem garaż, bo tutaj odkryłem jeden garaż, jak jeszcze nie miałem dostępu do niego i był gdzieś chyba w tym miejscu. No ale to jeszcze nie tu. Trzeba się dobrze rozglądać. W sumie zadowolony jestem z siebie, że nie szukam tych wszystkich miejsc dronem. Nie idę na taką łatwiznę. Tylko zawsze staram się to robić z samochodem. Chyba, że naprawdę bardzo ciężko jest. Raz mi się chyba zdarzyło, że znalazłem dronem. I to było też na odcinku, że jakiś tam garaż znalazłem dronem, ale musiałem i tak do niego podjechać samochodem, nie? Tylko, że już to było jakieś ułatwienie. Można to robić dronem, ale można to też robić normalnie i psy, kurczę, nie ma problemu. Trochę się pojeździ po tym okręgu, no bez przesady. Przecież to nie jest ukryte gdzieś tam pod ziemią, no nie? No, tu mamy jakąś wiochę. I uwaga, o! Znalazł się. No w sumie na takim... Na skraju tego okręgu był samochód. Zobaczymy, co tu będzie. And who's our next contestant? Wow, rajdówka jakaś. Nie. V-spec, ale wygląda na jakąś wersję rajdową. Albo nie rajdowa. Nie, to chyba zwykły taki wyścigowy jest zrobiony z niego. Skyline Spec V, dobra. No i teraz... pojadę sobie, ja myślę, że to było gdzieś w tym miejscu.
Tu gdzieś. Tu albo tutaj. Pojedziemy sobie w to miejsce i zobaczymy. O, już ostatnie chwile w tym samochodzie. Raczej do niego nie wrócę już więcej. Nie wiem, może wystawię go na aukcję. To jest w sumie samochód unikalny, no bo jego się zdobywa z tych garażów, no nie, które my teraz szukamy. Miałem też taką sytuację, że jak nim jechałem i próbowałem mocno skręcić, to się wywrócił, tak przefikołkował. To było dziwne. Jechałem tak z bezdroża, zjechałem na asfalt, złapał przyczepność i się przekoziołkował. Ojejujeju. Zdecydowanie jedno z najdziwniejszych aut. Ale jest jeszcze takie BMW bardzo dziwne. Pokażę wam je, jeśli nie zapomnę, pod koniec odcinka. Dobra, najpierw musimy dojechać do tego garażu. Więc ja to kiedyś, to na początku samej gry. Pamiętam, że znalazłem to gdzieś tu. To było w takiej dolince, wiecie. Tu nie ma dolinki. Taka była sobie dolina. I w tej dolinie był garaż, którego szukam. Czy to jest to, o czym myślę? I cyk, jest dolinka, jest garaż. Ja wiem, czy to taka dolinka. Tak mi się zapamiętało, ale to tutaj. Ważne, że znalazłem, no nie? This is gonna be a good one, I just know it. Oh, boss, we stand in the presence of greatness. The Holden Sandman. Sandman. See that faded paint? That's the Sea Witch livery. It's not a custom job. Holden had it like that in the brochure. O, ja jakoś nie widzę tego koloru. To chyba jakieś tam malowanie miał ten samochód. No dobra, zdaje się, że już wszystkie samochody mamy odnalezione. To były ostatnie cztery, jakie miałem do odnalezienia w tej grze. Chociaż przeniesiemy się na chwilę tutaj. Gdzieś był tu garaż. Możemy się tam przenieść za 4600 kredytów. To nie jest duża kasa, a szybko się tu przeniesiemy i zobaczymy, czy rzeczywiście ten garaż tutaj jest i czy jest odkryty, czy jeszcze nie. Bo jeśli nie, to jest takich garażów więcej i prawdopodobnie tych ukrytych samochodów w przyszłości będzie także więcej. Więc zajedziemy sobie tu. To było, mówię, to było gdzieś tutaj, w tej okolicy. Tak jeszcze zerknę, wiem, że to było gdzieś tu, w tym miejscu. W tym tu. Żeby nie szukać, to może nawet chyba dronem wezmę sobie, polatam tutaj. Dronem będzie szybciej. No właśnie, i znalazłem. To jest tutaj. Tak myślałem, że gdzieś w tym miejscu. Zajedziemy sobie tam samochodem i zobaczycie, że ten garaż rzeczywiście nie widnieje na mojej mapie. To było chyba... O, jest w tamtym kierunku. No i bardzo blisko się pojawiłem tego garażu. I zobaczcie, że to nie jest odkryty przeze mnie garaż, bo inaczej, gdyby był odkryty, to by się pojawił na mapce, tak? Zobaczcie sobie. Jego nie ma na mapce. Jest szara ikonka, ale ona dotyczy czegoś innego. Jego tutaj nie ma na mapce, więc jest to kolejny garaż, który będzie trzeba odkryć. Zobaczcie sobie, jak to wygląda, nie? Jak mamy odkryty garaż, to się pojawi coś takiego. Jest to zapomniany samochód, a tutaj nie ma nic, więc będzie to chyba coś nowego. Albo nie wiem, co to będzie. No, tak czy inaczej, jest sobie, może to jest dodane tak, o, żeby nie było pusto na tym bezdrożu, ale raczej nie. Zresztą, ten garaż jest widoczny dość z daleka, no nie? Jest tu jakaś taka kępka lasu, a jak jest kępka lasu, to wiemy. Tam jest ukryte auto. Teraz idę wam jeszcze pokazać obiecane BMW. Nie wiem, czy je sobie kupię. I w ogóle to jest, nie wiem, czy to chyba nie jest unikalny samochód, ale jest tak paskudny, że... O Jezus! Jest taki chrabąszcz, jakiś taki chrząszcz paskudny. Otwierają się z przodu drzwi w nim, wiecie? O Jezus, Jezus. Nie... O ja. W ogóle, wiecie co, ja tak tutaj nagrywam odcinki dla was. Ja go nie mam w warsztacie, ja mam go w salonie. A to nie był salon, tylko że polecane, dobra. Ja tak mało, ja bardzo mało fabuły robię w tej grze. Dużo jeżdżę online, dużo sobie, wiecie, ścigam się tak o... pojeździe do wolnej, dużo jeżdżę też. Zobaczcie na to dziadostwo, co to jest. Kupimy go, a co? O Jezus.
Jest, o, idealnie, idealnie. Ktoś zrobił malowanie Angry Birds. Masakra, zajebiście pasuje. No. I teraz niech ktoś powie, że BMW są piękne, że wszystkie BMW są piękne. To chyba nie widział tego auta, bo to jest ohydne. Nie wiem, wyszedł taki odcinek troszeczkę z brzydkimi samochodami, ale z drugiej strony, no warto się trochę pośmiać z tej motoryzacji, no nie? Wiecie, wiele, wiele pięknych fur mamy, mamy do nich dostęp i możemy się nimi cieszyć, ale niektóre to są totalne pomyłki. What the fuck? Oho, jaka kierownica, jak w jakimś, nie wiem, traktorze, kurczę, starym. What? Jak w tym siedzieć? Co to jest? To jest nawiew powietrza tutaj do kabiny. Nie, wychodzę stąd. Tutaj schowek mamy jakiś. Taki samochód rodzinny dla kobiety, co? Co my tu? Co jest? Aha, tu jest silnik. No, silnik. O kurde. Wiecie co, muszę się przejechać nim jeszcze na tym odcinku, bo jestem szalenie ciekawy. No dobra, ale wiecie co, tutaj i tak mamy lepiej, bo z tyłu mamy dwa koła, tylko że one są węższe. Już myślałem, że te tyły, z tyłu się skręcają. No i samochód zdecydowanie lepiej się prowadzi. Zdecydowanie lepiej się prowadzi, bo z przodu mamy większy rozstaw tych kół, no i mamy cholera dwa koła, a nie jedno, dwie koła. Dwa koła. O kurde, ale malowanie jest zajebiście trafione, naprawdę. Ktoś świetnie pomyślał. Ja myślę, że ponieważ jest to BMW, powinniśmy zrobić z tego driftowóz. Oh yeah. Także zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie, pa pa.